Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Enigmatis 2 Mgły Ravenwood. No, ostatnio skończyliśmy w tej dzielni, że tak powiem, mieliśmy udać się do domku, więc chodźmy zobaczyć, co tam jest. Jak się skrada w ogóle? Ja dobrze pamiętam, no w poprzedniej części też był jakiś taki gościu śmieszny. Dobra, zobaczmy tak. Tu jest modelek na pewno. Z niego zaczniemy. Czy coś nam tu miga? Tu nam most miga. Chyba. No, miga, dobra. Prawda wyjdzie na jaw. Zapałki, lina. Aha, tu jest przenoszenie czegoś, tu jest jakieś sterowanie. Brak ciśnienia, silnik nie pracuje, dobra. Zbiornik wody jest prawie pusty. Warunki uruchomienia silnika, maksymalny zbiornik wody, wysoka temperatura, trochę szczęścia. Woda może być przepompowana wężem. Wydawanie kłód z nurtu rzeki. No, aha, mamy zebrać elementy. Śruba i jeszcze jakaś rurka. Tu będzie rurka. Mamy przydatny przedmiot. Pompa. Aha, pompa była w poprzednim miejscu. Tu była nam potrzebna. Aha, korek. Mamy orzech. Proszę cię bardzo. Mamy spinkę. Jest kolejny zebrany dowód. Coś odblokowaliśmy, nie wiem co dokładnie. Tu nam nadal nie mamy żadnej monety. Tu nam nadal nie mamy żadnej monety. To była bardzo, bardzo super inteligentna moja wypowiedź. On tu ma symbol. Czekajcie, może bym rybę, właśnie. Aha, mamy wydostać. Czekajcie, mamy wydostać tą. O, rybkę musimy wydostać. Dobrze, kolejny zestaw. Dobra. Tak. Pewnie jeszcze jeden będzie. A nie, tylko dół i góra. I kolejny element układanki. Patrzcie, dobrze nam idzie. I teraz nam tu zniknęło. Tu gdzieś coś jeszcze. O, wielka szpara. Mogłabym otworzyć wieko w tym miejscu. Czy ja to mam czym podważyć? Nie mam. Musi mieć coś do podważenia. Nie wiedziałam, że tu coś jest. Lina. I know this place. Now I can reach the rest of the park. Dokładnie. Chodźmy do niego najpierw tu do wody zbrodni. Czy ja to w ogóle mogę gdzieś? Okej. Tu możemy dorzucić kolejny element układanki. Raphael challenged Asmodai, and the great duel came to pass. Light led him against the force of darkness. And from this epic battle, he came away victorious.
Asmodai, the king of all demons and the wielder of darkness, was defeated. Został pokonany. Dobrze. Czy możemy się o coś zapytać? Anything you'd like to nie, ask nie me. Mamy. Zapałki, koszyk. A, dobra, już wiem. Jeszcze to możemy, tu baterię możemy włożyć. A monster? Oh, sweetheart. There's no such thing as monsters. The events in the camper, they went differently than I thought. Mm-hmm. Becky, she hasn't been taken by the beast. Something distracted it. No, właśnie. Then she escaped with, or was... It couldn't have been Whitmarsh. Why would he intervene to stop his own pet? If not Whitmarsh, then who? And where is she? One thing we know for sure. The investigation goes double track now. The girl and her parents got separated. Oh, okay, baczcie. This hair clip belonged to the girl? Mm-hmm. Exactly. I found it down there in the middle of the park, pretty far from Whitmarsh's house. And I saw someone by the river. Myślę, że w tym domku może będzie Becky schowana właśnie, żeby nikt jej nie porwał dalej. Or may not be the same person who took her from the camper. Caution, detective. He could be working for Whitmarsh. I'm not concerned about the risk. First, I need to cross the river. Dasz mi coś, czy będę mogła przekroczyć rzekę? Czy mi nie dasz? Nie dasz mi, bo po co? Dobra, i co my teraz możemy tu coś zrobić? Czyli nadal jesteśmy w tym miejscu. Aha, bo możemy tą płytkę... No ile tych płytek brakuje? Czekajcie, ta płytka była tu. I brakuje jeszcze jednej. Dobra. Zapałki i koszyk. Tu żeśmy zrobili, to wracamy w to miejsce. Do studni nie musimy iść, idziemy dalej. Tu dalej jest ta monetka. W lokomotywie. Nie, 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 nie. Czy jest tu coś jeszcze, co moglibyśmy... No, nie mamy ani śrubokrętów, ani nic takiego. Właśnie. Ani nic takiego, co byśmy mogli, czego moglibyśmy tu użyć. A jest wyszukiwarka! Świetnie. Klucz do dźwigu, połowa polana. Poroże łosia. Za chwileczkę do was wrócę. Okej, jestem z powrotem, wybaczcie, miałam telefon. Wracamy do poszukiwań. Klucz do dźwigu, połowa polana, poroże łosia, piszczałka. Ołówek, drzewo, kubek, pilnik, karty, żaba, auto, koń. Drewniana rurka. Tu będziemy musieli... Okej, tu możemy coś wywiercić. Będzie piszczałka. Dobra, jest drzewo. Pół poroża. Musimy znaleźć resztę. Tu jest w ogóle klucz jakiś. Co to jest? Czego to użyć? Co to może być? Klucz do dźwigu. To nie jest ucho w takim razie. Dobra, ale to będzie ucho. Dawaj, klucz do dźwigu. Mamy młotek. Co byśmy tu? Połowę polana? To może... O, to może tak. O, właśnie. Dobra, to był ten. Klin! Żaba.
Tu jest poroże. Ołówek. Pilnik. Pilnik jest tu. Karty. Kubek gdzieś tu stał. Gdzieś go widziałam. Już mi się... A, tu jest kubek. A auto? O Jezu, tu leży. Dobra, mamy to. Klucz do dźwigu. Dobra, wróćmy w takim razie tutaj. Mamy wajchę i mamy jakieś dłuto. Czekajcie, a może tym dłutem uda nam się to otworzyć? Nice, dobra. Czyli mamy podpałkę, gumowy wąż, klucz nimbusowy i zawór. Klucz przyda nam się tu. I tu nam się przyda zawór. Węgiel. Mógłbym trochę zabrać, gdybym miał do czego kosz. Proszę bardzo. Myślałam, że nim pojedziemy, a tu się okazuje, że trzeba było nam tylko otworzyć. No patrzcie, bale zjechały. No ma to sens teraz, nie? Podpałkę i tak. Dobra. Wąż. Aha, drugi koniec węża musi znaleźć się w wodzie. Okej. I teraz tak. To jest w dół, to jest lewo, prawo i to jest puszczenie. No to w dół musimy zrobić... Łosi. Dobra. Te chodzą dwie. Czekaj, te chodzą wtedy na zmianę. A ta... Ta chodzi z tą na zmianę. Jak ja mam zrobić... Aha, tak. Czekajcie. Tak. O, tak. Zagra! Będę się stresować. Dobra, wyjdźmy stąd i możemy przejść na drugą stronę. Sprawdźmy najpierw, czy nam tu coś nie miga. Jeszcze jedno? Zazwyczaj właśnie migają po dwa ślady. Okej. Sprawdźmy najpierw tu. Kłódka. Spędź rodzinny dzień w parku Ravenwood. Okno jest zamazane, nie mogę zajrzeć do środka. Dobra. Typowa chata drwala. Tarka do prania i czysta woda. Znaczek kruka znowu. To jest to samo. Kształt wyżłobienia wygląda na nie wiem co.
Stacja kolejki na szczycie, posiadłość u Whitmarsha nie może być daleko. Czy ja to mogę otworzyć gwoździem? Potrzebuję drugiego cienkiego narzędzia, żeby... A to czekajcie, tu był spinacz. What was that? Is someone inside? No i co nas czeka? Aha, ekspozycja. Coś nam tu jeszcze miga? Nie znalazłam innego śladu iluzji, że tak powiem. Fascynujący opis codziennego życia drwali. Drwale są ok. Śrubokręt rozgrzany do czerwoności. Nie podniosę go gołymi rękami. Znalezione w posiadłości. Schemat iluzji. Iluzja szkic przedstawia przemianę parku z zamkniętego i ponurego w pogodny i dobrze prosperujący. To są jakieś dziwne... dziwne rzeczy. Czy ja tam... Strażnik. Strażnik spisał się świetnie. Troje wścibskich ciekawskich umieszczono... unieszkodliwiono. Wciąż wykazuje oznaki świadomości, niewielkie ryzyko. Pozbyć się w końcu tych dowodów. Dobra, czymś to muszę otworzyć. Pytanie brzmi czym. O! It's you! I thought the bad man came for me, so I hid. Dobra, opowiedz nam. I'm fine. My friend rescued me when the monster attacked. He told me to hide if I saw anyone coming and to protect this. Mm-hmm. I recognize these. All the pictures refer to Maple Creek. And there's the evil preacher I've been hunting. No mówię wam, że on siedzi w więzieniu. Szanowny panie, wiem, że był pan w Maple Creek, gdzie doszło do pewnych wydarzeń. Wiem też, że podjął pan pościg. Powinniśmy się spotkać. Jestem w posiadaniu informacji, które mogą pana zainteresować. Z poważeniem, Geralt Whitmarsh. Posiadłość powinna być dojście? Tunelami. A. Dziwne artefakty znaleziono wokół posiadłości. Sorry, friend, but this is mine. Hamilton, is that you? Yes, your old friend from Maple Creek. Wiedziałam, że was się also znamy. Hunting the preacher. I'm glad you're here. Whitmarsh sent me an invitation. Always distrust people who want to tell you something interesting. I've been spying on him, spying on me for a while now. Watch this place change. Doom and gloom into flowers and sunshine. I knew something was wrong here. Then the Simpsons arrived. I tried to warn them, but I couldn't without blowing my cover. I could feel the park wanted them. I tried stopping them at the gate, but Becky's parents were already gone. I managed to scare off the bird. Now here we are. I couldn't wake you up. Your car was broken down, and I had to think fast. I hid you in the bushes and brought Becky here. I was gonna come back. Then that cruddy old stairway finally gave in. Got hurt pretty bad. And my lockpicks fell right out of my pocket. I need to sit. I think my leg's broken. Give me a minute. I'll be all right. I ta mega grafika, nie? Please, can you help Mr. Hamilton? Of course we can. It's broken. I need a bandage and something straight to set the leg. No spoko. O, mamy tu jakąś wyszukiwaczkę. Zmielony pieprz, winogrona, słonecznik, gwizdek, chochla, breszka, widelec, fartuch, bizon, fajka, futro, taca. To już część rzeczy mamy. Zmielimy pieprza, będzie zmielony pieprz.
No jest widelec, halo. O, bizon. Nie, to już nie może być ukryte, to musi być gdzieś na wierzchu. Mnie nie idzie w oczach, muszę się skupić. Ej, dobre, to tło. Taca. Tu jest taca. Fartuch, chochla, breszka. To będzie breszka. Chochla. I fartuch? No tu będzie fartuch nabrana na niej. Dobra, spróbujmy wyjść stąd. Cośmy tu mogli? Tu stąd nic już chyba. Wybijemy sobie monetę. Tutaj wybijemy monetę. Wybije nam kruka. Tym możemy wrócić tutaj i otworzyć szkatułkę. Aha, no świetnie. Czy możemy się cofnąć? Możemy, nawet należałoby się cofnąć, okej. Chodźmy, może on nam coś podpowie. In the epic battle of light against darkness, Archangel Raphael defeated Asmodai and left the world restored back to peace and calm. The demon was not entirely destroyed, though. A trickle of his spirit survived, for the last sparkle of his fiery life force was bound to the very hearts of his worshippers. To, żeśmy się dużo dowiedzieli, naprawdę. Czekajcie. Dobra, to wszystko, więc musimy ogarnąć tutaj jakoś. Możemy się dostać do środka. Mamy rękawice. Nie potrzebuję tak długiej deski, dobra. Rękawicą weźmiemy na pewno śrubokręt. Przydałby mi się materiał. Co tu jeszcze jest? Może czegoś nam się później jeszcze przyda. Śrubokrętem mogliśmy odkręcić coś. Przy tym jeszcze, tak mi się wydaje. Tu, o właśnie, tu. Dobrze pamiętałam. Mamy bandaże, spoko. I tu będziemy mieli narzędzia, na pewno czerwona róża, więc musimy znaleźć pędzel. Trzeba najpierw puszkę otworzyć. Wziąć pędzel i pomarować różę. Dobra. Są wilczątka, więc jak widzicie, mam okazję się przekonać, że te znajdźki zostają i potem to, co nam się wcześniej rzuciło w oczy, fajnie, bo można teraz łatwiej znaleźć trociny, miarka. Nie, nie chciałam, tu jest miarka, halo. Tu nie jest miarka? Sami widzieliście, prawda? No nie wiem, co nam tu pokazało. Dobra, to była suwmiarka, ale miarka jest tu na dole, jak ja to mam ruszyć? No nie wiem, dobra. Chodak.
tu jest chodak, a tu jest miarka. O Boże, no dobra, nieważne, nie było tematu. Kluczyk. Niska i plus. Tu jest plus, a tu jest miska. A pionki? A, pionki będą w środku. Dobra. Mamy piłę do drewna, dzięki której obetniemy tamtą... Gdzie to było? To było tu na końcu. Deskę i będziemy mogli usztywnić nogę. Najpierw bandaż. A, bandaż trzeba wyprać. Dobra. Ma to sens. Jezu. Wysuszyć bandaż. To już wiemy, czemu nam tam... Czemu tam było odkryte, że... Przywiązać je do nogi i gotowe. Wyćmij ci ja przywiążę, co? Kolego. Please, take this. These are my last ribbons. You can use them to help Mr. Hamilton. Then we can go and bring my parents back. Dziękuję, moja droga. To się nazywa co drugi głupi ma szczęście. The leg should be fine. Just don't re-injure it doing something stupid. I'll need something to prop myself up with. Dobra, znajdziemy coś. Zimowa czapka. Puszka kawy. Foremki. Foremki. Jak mogą wyglądać foremki? Halo. A to są foremki. Tu mam jakieś kwiatki. Dzwon, kula, wianek. Dobra. Tu jest foremka. Jeszcze jedna jest potrzebna. Tu jest foremka, dobra. Kotwica. Monokl. Monokl tu widziałam. Flaszka. Dzwon. Motyl. Kula i wąs. A taka kula, dobra, do podpierania się. Kotwica i flaszka. To będzie kotwica, czy nie? To nie jest kotwica. Co z flaszką? Tu nie, za oknem nie. A i tam. Dobra, musimy poczekać, aż zniknie. Co to jest? To jest jakiś... Aha, jakiś coś, jakiś inspektor. Obejście minigry. No dobra, nie wiedziałam. Thank you, detective. And Becky, if not for your help, I'd be a permanent resident in this awful place. Now, I propose that we split up. Take Becky somewhere safe and call the police. I'll search for her parents. No! I'm not going anywhere without my mom and dad. You're in harm's way, sweetheart. And that's a set of train tracks you don't want to be on. Don't try to play the tough guy. You're hurt bad. Yes, we should split up, but you're taking care of Becky. I'll keep searching. I'll find them. Promise. Teraz powinna nas jeszcze przytulić. No dobra, ale... Moi drodzy, w
tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Udało nam się pozbierać kilka rzeczy do kupy, spotkać naszego starego przyjaciela, więc wiemy, że przynajmniej mamy gwarancję, że jest po naszej stronie, bo wtedy też chciał nam pomóc. Dalej obstawiam, że w piwnicy siedzi pastor. Ciekawa jestem Waszych opinii, więc piszcie w komentarzu, póki jeszcze do końca nie wiemy, kto to jest. No a ja w takim razie zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka dla Was, bo sama jestem ciekawa rozwiązania tej sprawy. Mam nadzieję, że rodzice Becky jeszcze żyją. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. See ya!